Panie Łukaszu, niech pan nam powie, czy wynik wyborów był dla pana zaskoczeniem? Bardzo dużym i to w wielu kwestiach. Przede wszystkim no, rozczarowujący był nasz wynik i tu inaczej nie można tego nazwać jak porażka. I to na całej linii, tak? Od Warszawy poprzez te okręgi, w których zawsze notowaliśmy słabsze wyniki, to teraz no, one uległy już kompletnemu zmarginalizowaniu. No i tam, gdzie zawsze było lepiej do tej pory, tak jak między innymi u nas, no również nie mamy żadnych powodów do satysfakcji. A jak pan uważa, skąd tak niskie poparcie akurat teraz w tych wyborach? Wydaje mi się, że w dużej części złożyła się na to kampania centralna, pewnego rodzaju zniechęcenie ludzi do wyborów, bo to trzecie wybory czy czwarte w krótkim czasie i dali się uwieść chyba takim zwykłym, prostym hasłom. Takie mam wrażenie. No właśnie, jak pan skomentuje fakt, że po raz pierwszy po 1989 roku drugi raz poparcie dostała partia już rządząca? No to na pewno jest ich duży sukces, tak? Ale on jest na pewno też słabością opozycji. Tu na PiS-ie nie będę się koncentrował, bo oni mają niejako swoją tematykę i trafiają do ściśle określonego elektoratu. No ale my wydaje mi się, że jednak nie przedstawiliśmy odpowiednio silnej alternatywy, odpowiednio mocno nie wyeksponowaliśmy tego, co było w programie, żeby móc konkurować z tymi wszystkimi brakami, które Platforma gdzieś w ciągu tych 4 lat popełniła. A jakie plany na przyszłość? Co zrobicie teraz, żeby te wyniki polepszyć już w następnych wyborach? Jednak trochę czasu jest. No mamy 3 lata do następnych wyborów. No po drodze będą jeszcze europarlamentarne, ale tu się nie szczególnie martwimy. No zobaczymy, tak? Zawsze jest ten pierwszy okres rozliczeń powyborczych. Zobaczymy, jak one będą się układały. Wczoraj już się dowiedzieliśmy po południu, że czeka nas wcześniejszy kongres. Z kongresem wiąże się to, że będą wybory na wszystkich szczeblach i będziemy myśleli, jak dalej pracować. No na pewno najbardziej, i to w Grudziądzu zawsze to podkreślaliśmy, że najbardziej interesuje nas jednak ta praca samorządowa, to co dzieje się najbliżej nas. No i na tym będziemy się tak naprawdę najbardziej koncentrować.